Beata, jesteś pewna, że to dobry pomysł? Prezesie, wszystkim nam zależy, żeby prezes był w formie. Trzeba sprawdzić odruch kolanowy. Ale takim młotkiem? No młotek jak młotek, tylko taki mam. To samo mógłbym powiedzieć o prezydencie. No dobrze. To na trzy. Raz, dwa. O, Beatka, odbierz. To może być nasz prokurator opozycjonista. No to prokurator czy opozycjonista? No tak, no. Halo? Witam, prezesie. Jak kolano, będzie zdrowe? Nie sądzę. A ja sądzę. Non-stop wszystkich. A co do szczegółów, to ustawy elegancko przepychamy, uchwalamy, głosujemy, podpisujemy. Nie bawiłem się tak od 81. Do meritum. Takie pytanko. Kiedy będą kolejne wybory parlamentarne? Jakie wybory? I to mi się podoba. Dobra robota. Nie wiem, czemu się tak ciebie czepiają. Sprawujesz się bez zarzutów. Do zarzutów jeszcze dojdziemy spokojnie. Z innych spraw... Ja bym cały czas namawiał towarzysza Jarosława na tę godzinę policyjną, by chociaż godzinkę. To da lepsze rezultaty niż 500+. No, przemyślę, może. W sumie to ja o tej porze i tak siedzę w domu. To niech inni też siedzą. Niech siedzą. To się odmeldowuje. No pa, pa. No to syropik. No ale jak syropik na kolano, no? Nie no, musimy użyć wszystkich możliwych sposobów, żeby nie trzeba było robić rekonstrukcji. A rekonstrukcja i tak będzie. Ale prezes chyba ma gorączkę, bo po prostu majaczy. Z ważnymi zmianami lepiej poczekać, aż prezes będzie zupełnie zdrowy. Ale to tylko kolano. Tylko kolano. Dobrze, że prezes nie chce zostać premierem. Bo dla premiera kolana najważniejsza rzecz. Same wizyty w Toruniu na kolanach. A dopinanie, dociskanie ustaw kolanem. A Polska też sama z kolan nie wstanie. Na razie... Wystarczy, żeby premier miała sprawny telefon. Mm-hmm. Przez te wszystkie choróbska nie mogłem być tobą. Kierować każdym ruchem i słowem to musiało być dla ciebie bardzo niekomfortowe. No to był najgorszy okres w moim życiu. No. O, Beatka, to pewnie Patryk. Jaki Patryk? No tak, a jaki Patryk? No. Siemonko, panie prezesie. Hej, Żółwik. Moja odpowiedź na człowieka z marmuru, chłopak z bloku. Byłem w okolicy na ustawce, to pomyślałem, że wpadnę. Z lekarstwem, żeby zdrówko dopisywało. No, żeby się tylko nie wdał stan zapalny. Tak, zapalny. Dobra. O, tak, słyszałem. Medyczny marihuanę. No oczywiście. Medyczny, od doktora Dre. Jakby co, mam też jeszcze medyczny mefedron. Ale to może poczekam do pierwszego czytania. To mój pierwszy raz. I to ma niby pomóc? Prezes poczeka. Zaraz przyjdzie faza. O, Bartek, jak przyjdzie faza, to wpuścisz. No to ja spadam, bo jeszcze muszę trochę postać. No, pod blokiem. Żółwik. Jo. Fajny chłopak z tego Patryczka. Trzeba znaleźć mu jakieś zajęcie, żeby go odciągnąć od kłopotów. Basen? Piłka? Prezydentura Warszawy? Coś z tych trzech. Bratka, zrób mnie, bo mnie chwyciło gastro. Zrób mnie kanapkę z salami, serem i ogórkiem. I szyneczką. Tą droższą. I dorzuć parę kukułek. Marszałek? Marszałek! Może marszałek cymacha? Taki mały zamach majowy. A może herbaty i kawy, czego sobie marszałek życzy? Życzę sobie, żebyście szanowali wszystkich obywateli, każdego sortu. To może herbaty.
Jarosławie! Ja tu w poważnej sprawie do ciebie. O naród się troskam. O ojczyznę. Zostawcie ordynację wyborczą. Zostawcie sądy. Polskich drzew nie wycinajcie. Marszałku, trochę mi się w głowie kołuje. Dawno nikogo tak długo nie słuchałem. A co tu tak duszno, prezes taki blady? No, Piłsudski mnie odwiedził, nie chciał herbaty. Co ten jaki panu dał? Jest medyczny marihuanen. Polecam z Jarek Kaczyński. Medyczny, sredyczny. Przecież to cannabis indica. Cannabis indica lemonkarz z Pakistanu. Ale moment, wyczuwam tutaj jakąś taką dyskretną nutkę, chyba z Afganistanu. Nie wiedziałem, że ty, babka, tak się znasz na marihuanenie. A prezes myśli, że dlaczego ja taka potulna? O, czuję, że przychodzi jakaś faza. Czujesz? To... Na żywo z Warszawy! To jest SNL Polska! To jest SNL Polska! Występują... Laura Beszka, Szymon Mysłakowski, Magda Smalara, Sebastian Stankiewicz, Monika Babula, Michał Meyer, Karolina Piechota, Mateusz Grylik, Michał Zieliński, Helena Gandżalian, Kamil Bruba, gość muzyczny Daria Zawiało, prowadzący Piotr Adamczyk. Prawa na kredyt, a nikt nie lubi kredytów, prawda? Znaczy, no właśnie, ja powinienem je lubić, bo je reklamuję. Może jeszcze w takim razie poproszę taki mały kredycik, bo czuję się trochę spięty. Właśnie spięty. Spięty to jest takie moje słowo trauma. Ja kiedyś grałem 3-godzinne przedstawienie, podczas którego w ogóle nie mogłem zejść w kulisy i od razu w pierwszym kroku mnie spięło. Właśnie, bo pierwszy krok jest niezwykle ważny. Jak się wchodzi na scenę, to jest taka stara szkoła. Pierwszy krok musi być tak frontem do widza, żeby cię widz zauważył. Zauważyliście mnie, jak wszedłem? Stara szkoła. I właśnie, jak w tym 3-godzinnym przedstawieniu wchodziłem na scenę, to usłyszałem tylko takie... Znaczy, może to był trochę inny dźwięk, bo to chodziło o to, że mi się spodnie rozerwały. Nie mogę zejść w kulisy, więc gram całe przedstawienie frontem do widza, nie tylko pierwszy krok. Mówię jakieś kwestie, ale w głowie mam taki monolog, jakie ja majtki rano włożyłem. No właśnie, i od tego czasu bardzo uważam na to, jakie zakładam spodnie. I na przykład to nie jest kostium. To są moje prywatne spodnie. Pani od kostiumów nie chciała się zgodzić, żebym je założył, ale ja mam do nich zaufanie. Bo to jest stretch! Więc raczej... Z tej strony
Nic was dzisiaj nie zaskoczy, chociaż może lepiej nie mówmy hop, bo zaskoczyć może wszystko. Ja raz byłem zaskoczony, kiedy przeczytałem pismo z produkcji testosteronu o tym, że jeżeli Adamczyk jeszcze raz będzie na planie pijany, to zostaną wyciągnięte bardzo poważne konsekwencje. Zaskoczyłem was też? O, pozory mylą. Właśnie, właśnie. W testosteronie wszyscy pijemy. No i kiedy zobaczyłem swoich kolegów, jak oni wiarygodnie to wszystko grają, jak oni są pełni takiej wewnętrznej autentyczności, to pozazdrościłem im tej metody. Jest taka scena, kiedy mój bohater jest kompletnie zalany. Więc ja padłem na to, że też zastosuję tę metodę. Poszedłem do reżysera i mówię: słuchaj, mam whisky, chcę zobaczyć, jak to jest po alkoholu. Znaczy, ja wiem, jak to jest po alkoholu. Nie, nie, tylko chcę się dowiedzieć, jak to jest zagrać. Tak z bebechów zagrać po alkoholu. No, niechętnie się zgodzili, pewnie żałowali, bo zacząłem się przygotowywać. Napiłem się trochę, no ale nic. Nic nie czuję. Piję jeszcze więcej. W ogóle to na mnie nie działa. Przychodzę na plan, mam przegadanie roli. Borys Szyc. Borys jest taki autentyczny. A ja kompletnie tego nie czuję. Butelka się nagle skończyła. I potem pamiętam tylko to, że wszyscy podbiegają do mnie tak: Piotrek! Piotrek! Chodź, biegaj! Chodź, chodź, biegaj! Jakaś taka polska wersja Run, Forest, Run. Więc biorą mnie do lasu i biegam! I biegam! A potem kawę mi cały czas proponują. Może się kawy napijesz? I wszyscy mi te kawy bez przerwy wciskają. Obudziłem się następnego dnia, no i zobaczyłem to pismo, że będą wyciągnięte poważne konsekwencje. No, zbulwersowałem się, wziąłem to pismo, idę do produkcji i mówię: jak to? Co to znaczy? Co to za finansowe konsekwencje? To jest aktorska metoda! I oni wtedy powiedzieli mi tak: chcesz zobaczyć swoją metodę? Dobrze, to my ci puścimy materiały. Materiały polegają na tym, że jak kamera ruszy, potem reżyser mówi słowo akcja, my sobie gramy, potem mówi stop, a jeszcze kamera wciąż rejestruje. Czyli rejestruje przed ujęciem i po. No i ja oglądam materiały, one wyglądają tak. Cicho, cicho, uwaga, będziemy kręcić. Akcja! Stop! No właśnie, mnie się wydaje, że ta metoda naprawdę działa, tylko reżyser nie wiedział, kiedy powiedzieć akcję. Ale oprócz tej histerycznej nieco roli, dostaję czasem role historyczne. Tak jak na przykład rola pierwszego w historii SNL Polska prowadzącego. I tutaj, proszę państwa, to ja mówię akcja. Słuchajcie, będziemy się dobrze bawić. Będzie wielkie show. Trzymajcie za nas kciuki. Do boju! Wciąż zadaję sobie pytanie, quo vadis Petru? Czyli, kim jesteś, Petru? Oczywiście generalnie wiem, kim jestem. Rysiek Petru. Zresztą mam to zapisane na kartce. Ale teraz mam więcej czasu na refleksję. Lubnauer została liderem, prawda? Chciałbym jej nie lubić, ale coś mi mówi Lubnauer. Może to jej kolejna sztuczka. I siedzę samotnie, patrzę z okna na Polaków. Ktoś pędzi właśnie na pole golfowe, ktoś inny do spa. Zwykli ludzie, czy ja mogę coś powiedzieć? I ich problemy. Czuję presję, żeby ich nie zawieść.
Muszę pomóc w zjednoczeniu opozycji. On czeka na mój telefon. On. Grzegorz Schetyna. A czy można ufać ludziom Schetyna? I teraz powstało pytanie. Gdzie leży Chetyn? Czy w Chetynie są jakieś piękne banki do zwiedzenia? Trzeba nazywać imię po rzeczach, znaczy imiona po rzeczy, znaczy pojadę tam. I wie pani co? Porozmawiam z nim. Z twarzą w twarz. Chetyn, here I come. Jeszcze dwa! Trzy! Jeden! Zero! Zero. Minus jeden! Czas! Z żurawiną, macą, maczą i chlorellą? A nie mogłyby być z żurawiną, macą, maczą i nutellą? Lewciu, jakie jest nasze nowe motto? Mundial za pasem, a w pasie 60. Tak jest! Piąteczka! O! Pewnie Grzesiek przyszedł na losowanie. Grzesiek? Hej! Wojtek! Wojtek! Marina pozdrawia, ale nie przyjdzie, bo nagrywa płytę w studiu, a potem ma lekcję śpiewu. Nie chciała już jej przekładać, bo to pierwsza. Siema, siema! Albo się nie ma! Ale ja mam. Patrz, co przemyciłem na losowanko. Mam ci za nią 1000. Euro czy złoty? Jak wolisz. A, interesy z tobą to czysta przyjemność, przyjacielu. Lewciu, oryginalny vintage łag. Czołem młodzieży. Kto obstawia jakich frajerów, nam dziś wylosują do golenia. Ktoś zamawiał latę? Witamy, panie Grzegorzu. No to... prawy do lewego. Proszę, to winko, albo jak kto woli, popitka. No to co? Może ja panią oprowadzę? Zaczniemy od windy. Macie windę? To też uważam, że 10-piętrowy apartament nie wymaga windy, ale Lewciu się uparł. Idziemy. Okej, poszły zwiedzać mieszkanie, czyli mamy minimum godzinę. Kto chce zamówić pizzę? Co ty byś zrobił beze mnie? Geniusz Wojtek już dawno zamówił. Kocham cię. Ale was te baby wydresowały? Dobra, Roberto, włączaj tego Robina, zaraz się zaczyna! Umawiamy się, że walimy lufę za każdą literkę A w nazwie kraju, który wylosujemy. Aha, ktoś tu chyba liczy, że wypadnie nam Arabia Saudyjska. Albo Japonia! A ktoś widział pilota? Ja, w samolocie! Życzę! Huawei, call Kotek. Pilot? W sejfie. Obok butelki z kolą. Lewciu, tam nie ma szyfru. Jest kamerka. Musisz zrobić 100 pompek i sam się otworzy. No to co? Selfiaczek na początek? A nie, Aniu, ja nie piję. Nie, nie. Selfie? Hmm? Dziś słowa, ty masz naturalny talent do dzióbków. Naprawdę, dziękuję. Za moich czasów czegoś takiego nie było. A co, dzióbków? Nie, nie, no telefonów. Ale za to mogłyśmy nosić naturalne futra i nikt się tam nie sprzeciwiał. Na nogach zresztą też. Wygoliczę te nogi, żeby szybciej biegać? Nie, mi to kazali do ostatniej reklamy, musiałem się cały. Ale że jak cały? No bez jaj! No właśnie zy. My to dwutygodniowe zgrupowania potrafiliśmy na jednej parze skarpet polecieć. A czasem to i trzeba było z kolegą się dzielić. Takie czasy! Zaraz poznamy pierwszego przeciwnika Polaków. Z drugiego koszyka do grupy H trafia Kolumbia. 1980, Bogota, 4-1 wygraliśmy. Długi lot samolotem, dwa razy kaca miałem. Wciągniemy ich nosem. Ale słowo się rzekło. Kolumbia, no to po jednej lufie. Na jedną nóżkę, na drugą nóżkę i na gołą nóżkę. Pizza.
Dobry wieczór. Dwie supreme z podwójnym wszystkim. Ale z podwójnym wszystkim. To jest pół wszystkiego. Dziękuję. On był mega podobny do tego... No dokładnie identyczny, jak ten, jak on się nazywał? Tego, jak ten, co grał w tym, no... W testosteronie! No, Boris Sheets! No, tak! Dokładnie! Tak. Z takiego krytyka do polskiej grupy wędruje Senegal. Czarno to widzę! Znów tylko jedna literka, A! To losowanie jest ustawione, no ewidentnie! A wiesz, jak nazywa się karateka z Senegalu? Steven Senegal! Dobra, z tych emocji pikawa mi zaraz stanie. Ale macie dużo otwieracz do piwa. No, Grzesiek, zabieram się od jutra za ciebie. Zamiast pieczywka będziemy jeść transkapsułka, a zamiast żółtego sera migdały bardzo dobre. Wiedziałem. Teraz też ja będę miał rąbany. Lewciu, myślę, że szlaban na wszystkie słodkości minimum na rok. No jak to, no? No co? Chipsy, cola, pizza? Pani Aniu, to wszystko przeze mnie. Ja zamówiłem pizzę, ja wypiłem kolę, ja te chipsy to też moje dzieło. Mhm. Roberto nawet nie chciał o tym myśleć. Tym razem ci się upiekło. Idę po odkurzacz, muszę odglutenić cały pokój. Rumba! Ania! Dziękuję, panie Grzegorzu. Dla kolegów reprezentacji Grzesie. Pamiętaj, młody, łączy nas nie tylko piłka. Może jestem dinozaurem, ale kiedyś byłem orłem. Poza tym nie chciałem, żeby było ci jeszcze bardziej łyso. Zaraz wszystko będzie już jasne. Ostatnią drużyną w naszej grupie jest... Japonia! Japonia! Lejemy kamikadze! Prawdziwy mężczyzna wie, jakiej rozpałki użyć, kiedy konar nie chce zapłonąć. Braweran pomoże ci za każdym... tym razem, bo przecież pierwszy raz ci się to zdarza. I staniesz na wysokości zadania. Co to jest? Pogięło cię? Miałeś rozpalić ognisko. Powiedziałaś? Powiedziałam, rozpal konar, zimno mi! Konar? Piotrek Omlechu. Braweran. Spokojny. Nic takiego się nie stanęło. Przed użyciem upewnij się, że dziewczyna mówiąca o płonącym konarze rakiecie kosmicznym hot dogu miała na myśli twojego dżingla. Na muzycznej scenie SNL Polska już teraz Daria Zawiałów. Płaszcz, dreszcza, to wieścia, lawa wysko.
romańskim śmiechem chcę rozpalić ogień i roztopić przy tym czas. Blask pali nas, kurczy, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie płaszcz. W dreszczach topi się lama pod skórą, pocyca ogień. Nie chcę wyjść, z ciebie wyjść. Brak już oddechu, spadamy sobie na policzka pod. Oczy jak łuna kolorem świecą. Nie chcesz wyjść, ze mnie wyjść. Im ślepia ponuro w cieniu. Są takie chwile, kiedy naprawdę trzeba wziąć się w garść. Terminy zbliżają się nieuchronnie. Szefie, nie daję rady. Nie wyrabiam się. No nie dam rady. ASAP. Co? Weź ASAP. ASAP w tabletkach. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy czekają z terminalu do ostatniej chwili. ASAP dociera bezpośrednio do pośladków, uruchamiając zawarte w nim cząsteczki anti-deadline. Pośladki zwierają się, zwiększając wydajność moich pracowników nawet o 200%. Margola! Nie! Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Na deadline'y tylko ASAP. Na większy deadline'owy ból polecam ASAP Duo Extra Super Multiforte Strong. W czopkach powoduje szybsze spięcie dupy i miły uśmiech w trudnych chwilach. Witam Państwa w setnym odcinku teleturnieju telewizji narodowej Milion w Narodzie. Nie jest to wyłącznie nasz jubileusz. W tym roku obchodzimy również okrągłą 1051. rocznicę Chrztu Polski. Dlatego mamy w studiu najznakomitszych gości. Grzegorz IX, człowiek z mroków średniowiecza, który rozpalił stosy inkwizycji. Pamiętamy i dziękujemy. Deus vult! Tutaj chyba nikomu nie trzeba przedstawiać Ojciec Święty Jan Paweł II. Z tej ziemi! Przyjdź Boż! Józef Ratzinger z Niemiec, to znaczy Benedykt XVI. Pozdrawiam was, czule! I Franciszek. Właściwie to nie wiadomo skąd. Jak pan jest taki postępowy, to czy pan uznaje coś takiego jak naród? Jak narodowość?
Wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, a ja akurat jestem dzieckiem bożym z Argentyny. Jak uznaję najbardziej? Dobrze, dobrze. Mnie się pan nie musi tłumaczyć. Na sądzie ostatecznym się pan będzie tłumaczył. Proszę państwa, zaczynamy grę. Proszę o pierwsze pytanie. Pytanie do papieża Franciszka, kategoria geografia. Jakim krajem jest Polska? To dosyć ogólne pytanie. Byłem w Polsce tylko raz. Jeżeli miałbym określić ją jednym słowem, to powiedziałbym, że jest pięknym krajem. Źle. Źle odpowiedź. O jaką nam chodziło, to Polska jest krajem katolickim. Benedykt, papież, kategoria historia. Ile dywizji niemieckiej piechoty brało udział w agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku? A o ile można się pomylić? O zero. Kto jak to, ale pan akurat powinien to wiedzieć. 15. 15. Zła odpowiedź. 48, proszę. A, co dużo. Tak, 48 dywizji. My to pamiętamy. Pan tym bardziej powinien, skoro pan tam był. Ale ja wtedy byłem dzieckiem, miałem 12 lat, nie mogłem... Mnie się pan nie musi tłumaczyć. Przed Bogiem się pan będzie tłumaczył na sądzie ostatecznym. Prosimy następne pytanie. Ojciec Święty Jan Paweł II. Oj, oj, oj. Oj, 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 Ojcze Święty, to będzie trudne. Kategoria sport i turystyka. Jak nazywa się szlak turystyczny w Tatrach, idący z Doliny Chochołowskiej do Doliny Jarząbczej? Jest to szlak papieski. Co za zbieg okoliczności. Gratuluję. Gratuluję. Mamy pierwszą poprawną odpowiedź. I punkt dla czcigodnego ojca świętego Jana Pawła II. I pytanie do inkwizytora z mroków średniowiecza. Kategoria informatyka. Jak nazywamy strukturę danych działającą na zasadzie bufora lifa? Stos! Brawo! Brawo! Struktura ta jest stosowana przez procesory do chwilowego zapamiętywania rejestrów i przechowywania zmiennych lokalnych. No i pomyśleć, że niektórzy sądzą, że zatrzymał się pan w jesieni średniowiecza. Następna runda, następne pytanie. Papież Franciszek, kategoria prawo. Czym jest małżeństwo? Sakramentem. Źle. Źle. Jest związkiem kobiety i mężczyzny. Ja wiem, że to się panu nie podoba, ale... Podobno był pan w Polsce, a u nas to jest nawet w Konstytucji zapisane. Moim zdaniem należy wiedzieć cokolwiek o kraju, jeżeli się do niego jedzie, prawda? W pełni się zgadzam, jednak nie przyszło mi do głowy, żeby uczyć się na pamięć Konstytucji. Ale proszę mi się nie tłumaczyć. Przed świętym Piotrem się pan będzie tłumaczyć. Przepraszam, kategoria marynistyka. Teraz Benedykt, znaczy papież Benedykt. Proszę, jak nazywał się pancernik Kriegsmarine, który 1 września... Schleswig-Holstein. O, proszę. Proszę, niby tylko 12 lat, właściwie jeszcze dziecko, jak dobrze pamiętam. Zupełnie jakby tam był. Zasugerowałem się poprzednim pytaniem. Ale mnie się nie musi pan tłumaczyć, tylko Bogu. Jeden punkt, gratuluję. Prosimy teraz Ojca Świętego Jana Pawła II. Kategoria smaki świata. Ojcze Święty, jak nazywa się ciasto złożone z dwóch płatów ciasta francuskiego, przełożone bitą śmietaną, czy też kremem śmietankowym lub budyniowym, zazwyczaj posypane cukrem pudrem? Za jego światową stolicę uznaje się... Kremówka. Uznaje się Wadowice. Tak, to one są stolicą kremówek. Niesamowite. Wspaniale. Kolejny punkt. Muszę powiedzieć, że to pytanie było tak jakby trochę pode mnie. Ojcze Święty, to kategoria smaki świata. To przecież mogło się wszystko trafić. Tak?
Mogło się trafić pad thai, burrito się Ojcu Świętemu mogło trafić, a to tak po prostu system wylosował. Ojcze Święty, zbędna skromność. Kolejny punkt, brawo. Prosimy o następne pytanie. Grzegorz IX z uroczego średniowiecza. Kategoria muzyka. Zespół heavy metalowy założony w 1979 roku w Jaworznie. Stos! Dokładnie, tak. Działalność zawiesił w 1989 roku, jednak wznowił w 2000. Szanowni Państwo, przed nami wielki finał, do którego przechodzi papież IX i nasz papież. Kto pierwszy poda prawidłową odpowiedź, ten wygrywa. Kto odpowie źle, ten odpada. Proszę się przygotować. Kategoria biografie znanych ludzi. Jak brzmiała nazwa krakowskiej ulicy, przy której w roku 1939 zamieszkał znany kapitan Wojska Polskiego Karol Wojtyła senior wraz z synem? Stos! Czas start. Ojcze Święty? Tak, jestem. Nie wydaje mi się, żeby mój ojciec był aż tak znaną postacią historyczną, ale skoro tak brzmi pytanie, to była to oczywiście ulica Tyniecka. I to jest prawidłowa odpowiedź. Tyniecka 10. Gratuluję. Wygrywa Ojciec Święty. Czek na 966 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest mi bardzo miło, aczkolwiek po pierwsze składałem śluby ubóstwa, a po drugie mam jakieś takie poczucie, że trafiłem na nieco łatwiejsze pytania niż pozostali papieże. W związku z tym chciałbym przekazać nagrodę na cele charytatywne. Wspaniale, cóż za gest. Na najbardziej potrzebujący. Wielki Polak. O których tak często się zapomina. Santo subito. Czyli na uchodźców na włoskiej wyspie Lampedusa. Przepraszam bardzo. Przepraszam, szanowni państwo, właśnie dostałem informację od jury. Niestety nie możemy uznać odpowiedzi Wojtyły. Gdy Karol Wojtyła senior mieszkał w Krakowie, miasto przez większość czasu znajdowało się pod okupacją niemiecką. Było przecież stolicą generalnego gubernatorstwa. Krakau, prawda? Krakau. Ulica nie nosiła więc formalnie nazwy polskiej Tyniecka, tylko niemiecką nazwę Stos. Stos! Poprawnej odpowiedzi udzielił więc Ojciec Święty Grzegorz IX. Gratulujemy! Co zamierza Ojciec Święty zrobić z takimi pieniędzmi? Mam nadzieję, że przeznaczy je ojciec na jakiś zbożny cel. Oczywiście, że zbożny. Będę miał na podpałkę. Pod stół! To jest Weekend Update. Zapraszają Kamil Próban i Laura Breszka. Dobry wieczór, Laura Breszka. I Kamil Próban, to jest Weekend Update. Rewolucyjne zmiany w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa stają się faktem. Okazuje się, że aby sądy były szybkie, nie mogą być wolne. Doradcy Andrzeja Dudy ostrzegają, że prezydent ponownie zawetuje ustawy sądowe, jeśli posłowie je wypaczą. Prawdopodobnie nie przejdzie zatem poprawka ministra Ziobry o treści prezydent z rezydent. Posłowie zajęli się też zmianami w ordynacji wyborczej, które zdaniem wielu ekspertów są niebezpieczne dla demokracji. Ale kto by się tym przejmował? W końcu spadł śnieg. Dowiedzieliśmy się o tym dzięki śledztwu Marka i Tomka, twoich znajomych z Facebooka. Zareagował też Twitter, Andrzej Duda, pada śnieg. Donald Tusk, alarm, pada śnieg. Polska, Syberia, zbyt podobne, żeby spać spokojnie. I na koniec, jak co roku drogowcy, dajcie znać, kiedy zacznie padać. Mijający tydzień stał pod znakiem oskarżeń o molestowanie seksualne. Kolejny raz okazało się, że Polska jest kobietą i prawdopodobnie prowokuje swoim wyzywającym ubiorem.
Zaczęło się od Polskiego Związku Kolarskiego, w którym miało dochodzić do seksu z podopiecznymi, a nawet gwałtu. Jeżeli twojemu dziecku udało się uniknąć molestowania w kościele, to świetnie. I żeby tak zostało, nie kupuj mu na komunię roweru. Z kolei działaczka Lewicy, Justyna Samolińska, oskarżyła o składanie niewybrednych propozycji posła Kukiz 15, Marka Jakubiaka. Paweł Kukiz skomentował sprawę, sugerując, że Samolińska nie jest dość atrakcyjna, żeby ją molestować. Patrząc na wpis Kukiza, nie dziwimy się, że piersi nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Przy okazji dyskusji o molestowaniu prawicowy publicysta Rafał Ziemkiewicz przyznał, że korzystał z usług prostytutek. Tak, ale płacił, żeby jęczały, kiedy czytał im swoje felietony. Nie bardzo wiadomo, czy chłop, czy baba. Tak o przewodniczącej Nowoczesnej Katarzynie Lubnauer mówił w TVP Info Wojciech Cejrowski. Wojtek Cejrowski, nie bardzo wiadomo, czy cham, czy prostak. O molestowanie seksualne zostali oskarżeni też dwaj lewicowi dziennikarze, Jakub Dymek i Michał Wybieralski. Kiedy ktoś bez pytania łapie cię za tyłek, nieważne, czy robi to prawicą, czy lewicą. Molestowanie, chamskie komentarze, zakaz aborcji powraca do Sejmu. Panowie, zaraz znowu się wkurzymy i znowu otworzymy parasole, tym razem w waszych dupach. Andrzej Duda gościł w tym tygodniu w Wietnamie. Co prawda prezydent nie mówi po wietnamsku, ale w Polsce po polsku też nie ma nic do gadania. Na początku wizyty doszło do drobnego zgrzytu. Podczas śniadania prezydent Andrzej Duda powiedział, że uwielbia zapach napalmu o poranku. Efekt wizyty? Polska pożyczy Wietnamowi 250 milionów dolarów. To największy polski zastrzyk finansowy dla wietnamskiej gospodarki od czasów, kiedy zespół Ich Troje przestał się ubierać na stadionie dziesięciolecia. Socjologia Jarosława Kaczyńskiego. Tak nazywa się nowy przedmiot, który mogą wybrać studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Beata Szydło już się zapisała. Na nowym kierunku zamiast semestrów mają być miesięcznice. Podobno studenci już się zakładają, kto pierwszy zaliczy Kaczyńskiego. Mateusz Kijowski skarży się, że nie ma pieniędzy i rozważa wyjazd za granicę. W internecie ruszyła zbiórka pieniędzy dla byłego lidera KOD-u, aby nie musiał emigrować. Udało się zebrać 25 tysięcy złotych. Jak powiedział sam Kijowski, idealne na dwutygodniową emigrację na Malediwy. Książę Harry oświadczył się swojej dziewczynie Meghan Markle. To wielki sukces brytyjskiej rodziny królewskiej. Wszyscy trzej następcy tronu mają dziewczynę, mimo że jeden jest siwy, drugi łysy, a trzeci rudy. Ten temat skomentuje dla nas ciocia, obok której nie chcesz usiąść podczas Wigilii. A co ty taki zmarnowany jesteś? Jeść nie dają w tej telewizji, a jednak coś jadłeś, czekoladkę? Pobrudziłeś się ciocia. Tutaj, ufaj, dałeś, daj ciocie ci wytrzy. Pieniążki masz od cioci, no opowiadaj, masz dziewczynę. Ciociu, może jednak o rodzinie królewskiej. Książę jak toreczka. Ona jest spod znaku lwa, on jest spod znaku panny, ona go zje, pożre go, normalnie pożre, też bym coś zjadła. Lew i panna to jest gwarantowana katastrofa finansowa w takim ustawieniu. Ale chyba jednak najważniejsze, żeby byli szczęśliwi. Najważniejsze jest, co ludzie powiedzą, Kamil. A ty wiesz, co ludzie mówią o takich starych kawalerach jak ty? Kamil, ty lubisz dziewczyny, prawda? Zobacz, tam jest dziewczyna, może trochę chuda, ale ładna, no weź. Ciociu, proszę. No weź zagadaj, no weź tam zagadaj, no. Ciociu, to jest koleżanka z pracy. Ale jak się dobrze zakręcisz, to nie będzie musiała pracować. W domu będzie siedziała, zupy gotowała, będzie koszulę prasowała i pojawią się małe Kamilki. A ty pamiętasz, jak na Gusienki po podwórku biegałeś z gołym siurkiem? O, ko. Ciociu, może jednak wróćmy do rodziny królewskiej. Jak królowa Elżbieta zareaguje na przeszłość narzeczonej? Ja nie mam nic do rozwódek. Ale rozwódka? Ty jesteś lepszy niż książę Kamil i więcej włosków masz i będziesz miał młodszą od siebie i ładniejszą. Zobaczysz, ja ci coś pokażę. Tego kwiatu jest pół światu, patrz. Córka Gośki mnie nauczyła, zobacz. O, pinder.
Kamil, 28 lat, Warszawa, chętnie się ustatkuje? Co? Ciocia założyła mi profil na Tinderze? A jak? I zobacz, ile masz w okolicy adoratorek. Mm. Proszę, Marta 26 z Łomianek, mam duży bufet. To się idealnie składa, wreszcie się najesz porządnie. To był nasz gość, ciocia, obok której nie chcesz usiąść podczas Wigilii. Nie trzeba mnie odwozić, ja wrócę sama, wrócę autobusem. Polski show biznes. Dorota R. Dorota R., Rafał O. i Dariusz K. Jakby nie patrzeć, coraz mniej w nim nazwisk. Dariusz K. wraca do więzienia. Sąd nie odroczył mu kary za to, że pod wpływem kokainy śmiertelnie potrącił kobietę na pasach. Tak to się kończy, jak wszystkie białe linie masz w nosie. Jeden z warszawskich radnych żąda wyjaśnień w sprawie męskiej prostytucji, do jakiej miało dojść w Parku Skaryszewskim. Podobno prostytuujący się mężczyźni nie mają wydać ze stówy. Kontrowersje wokół wyborów Miss Polonia. Zdaniem jednej z uczestniczek wybory były ustawione. Uczestniczka domaga się zadośćuczynienia finansowego, a także pokoju na świecie. Andrzej Duda w wywiadzie udzielonym TVN24 mówił o tym, że nic nie może, że jest lekceważony i ignorowany. Idźmy dalej. Po królikach przyszła kolej na konia, który w nowym spocie Ministerstwa Zdrowia zachęca do dbania o końskie zdrowie. Szkoda, że o wypowiedź nie poproszono też konia ze stadniny w Janowie. Koń by się uśmiał, ale nie żyje. Piosenkarka Margaret zakwalifikowała się do szwedzkich preselekcji do Eurowizji 2018. O finał powalczy piosenką In My Cabana. In My Cabana, czytane od tyłu, to Anna Bacy Mni. To nie ma sensu. Tak jak cała Eurowizja. Bartłomiej Misiewicz nie poniesie kary za wydanie 650 tysięcy złotych poza planem finansowym resortu obrony. On tłumaczy, że zakupy były uzasadnione. Bartek bardzo chciał tego kalafiora Krzysia. Coraz więcej wskazuje na to, że Robert Kubica powróci do ścigania się w Formule 1. O Polaka mają walczyć zespoły Renault, Williams i Uber. Dziękujemy bardzo. To był Weekend Update. Laura Breszka i Kamil Próba. W naszych Uberach dbamy o pasażerów. Jednak zdajemy sobie sprawę, że każdy z naszych klientów jest wyjątkowy. Dlatego specjalnie dla ciebie poszerzamy ofertę Ubera. Po Uber Pop i Uber Select przedstawiamy wam Uber Taryfa. Uber Taryfa to dalej Uber, ale dla osób, które tęsknią za starą, dobrą taksówką. Powróć razem z Uber Taryfą do lat 90. i poczuj się jak w zwykłej taksówce, jadąc dalej Uberem. Zróciutka licznika, to my włączać nie będziemy, nie? Nie, trzeba, nie. Zobacz, jak nasi kierowcy są w stanie odwzorować każdy typ dobrze ci znanych kierowców prawdziwych taksówek. Tutaj taki skrócik, pamiętam. Nie, pani się nie boi, pani się nie boi. Szybciej będź. Gdzie jedziesz, pan? Jedź. Pani zostawi to okno, bo się nie otwiera. Pani zostawi, bo mnie ten wichaj z tego się urwać może, no. Dobrze. Uber Taryfa to także anegdoty umilające podróż. I proszę pani, i nagle, proszę pani, on się najadł. I się tak centralnie mi zżygał na siedzeniu, bo tam centralnie tak jak pani siedzi. Tak zwierzchu, ja to wszystko ogarnę, ale to czasu się nie ma, żeby to dokładnie posprzątać. Oraz poglądy, z którymi się nie zgadzasz, ale chętnie wysłuchasz. Nic, no gdzie leży, kurwa. Centralnie ich pod ścianą postawić, wystrzelać. A nie, te wszystkie te takie prace zabierają. Oraz Disco Polo. Przez te ostre noci zielone oszalałem. Gwiazdy. Doznała. Zaraz, gdzie? Stóweczka będzie. Uber Taryfa.
pani jeszcze mocniej trzaśnie tymi drzwiami. Przed wami Daria Zawiałow. Cześć, kochanie. Kurde, co za dzień. Najpierw cały ranek czarownice, potem kitranie się po lesie, potem musieliśmy przegonić krasnoludy, co trwało z 4 godziny, a na sam koniec dnia, gdy już mieliśmy się zbierać, szef mówi, a to chłopaki, krzepę macie jeszcze, to może porobicie trochę eliksirów, co? Masakra. A u ciebie co tam? A, nic. Coś się stało? Nie, nic się nie stało. No przecież widzę, że coś się stało. Co?
słuchaj, śmieszna sprawa. Jak wracałam z roboty, zaczepiła mnie stara Larisa. Aha. I powiedziała mi, że paczkę ma dla ciebie, że zamawiałeś. No. Ilator, ja odebrałam tę paczkę. Ilator, ja otworzyłam tę paczkę. Ale posłuchaj. Ale to ty mnie posłuchaj. Krasnoludy są coraz bardziej agresywne. 3 dni drogi stąd widziano smoka. Wszyscy znajomi się zbroją, a ty? A ty kupujesz sobie kolejny strój człowieka? Ale posłuchaj to mnie. To ty mnie posłuchaj. Ja nie mam nic do tych swoich zabaw. Mi się to nawet zawsze podobało, że mój facet ma jakąś pasję poza strzelaniem z łuku. Ale przeginasz, Lator. Ale wiesz, mamy zlot za tydzień. Lator. Cześć, Mitrie. Siemano, Lator. Znaczy Jacku. Idziemy do biura, idziesz? To nie jest właściwy moment, Michał. Jaki Michał? Was kompletnie porąbało, przecież to jest Azarius. To my wrócimy później, co? Chłopie, ja rozumiem, że 200-300 latkowie się bawią w takie rzeczy. Ale wy macie po 1600 lat, wy jesteście starymi koni. Jacek, znaczy, Lator, to my będziemy w biurze czekać. Łukasz, chodź. Ja mam myśleć o założeniu rodziny z tobą, co? Ja już jestem w tym wieku, Lator, że ja chciałabym mieć dziecko. A czuję, że mam jedno w domu. Ale Mitrieleczko! Ale nie Mitrielko mi tutaj! Przepraszam jeszcze raz, ale pożyczysz nam ten komputer? Komputer! Weźcie sobie. Pena ci zostawić? Pena zostaw. No i co? I wy tam sobie siedzicie i tak się przybieracie za ludzi i coś, i tak sobie gadacie, tak? No nie! A możemy jeszcze telefony? My wpisujemy sobie liczby w tabelki, mamy deadline'y, challenge'ujemy siebie, kopiujemy sobie zwoje. Wiesz, jakie to jest dla mnie ważne? Żeby mieć jakąś odskocznię od tego łuku, od tej magii! No wiem! Ale mamy już tyle ludzkich strojów w domu, Lator! No wiem, dziubasku! Ale tobie też mogłoby to się trochę spodobać. Tyle razy cię zapraszam, a ty nie chciałaś przyjść! No bo mnie to jakoś nie kręci. Przyjdź, zobacz! Poza tym mam coś dla ciebie. Lator! Chciałem ci to dać kiedy indziej, ale pomyślałem sobie, że teraz mamy 800. rocznicę. To dam teraz. Lator, pamiętałem. No oczywiście, Mitrieleczko. Lator, a masz jeszcze kluczyki do konia, do auta? Co to jest? To bielizna. Kochanie, ludzka. No to jest chore. No to jest obrzydliwe. Ty chcesz, żebym ja się przebierała za człowieka? Bo ciebie to podnieca. Wcale mi to nie podnieca, no. Pomyślałem sobie, że po prostu moglibyśmy trochę poeksperymentować. I gdybyś mogła mówić do mnie Jacek. Słucha? Jacek. Trrr. Gdzieś tu jest mój telefon. Jaki telefon? Co to jest telefon? No chyba słyszysz, musi gdzieś tutaj być. Trrr. Jacek. Kłaniam się. Lator, z kim ty rozmawiasz? Jasne, że będą. Puścimy wam maila z dokładnymi KIP-ami, tylko musimy je dobrze stargetować. Lator? Jacek! Jestem Jacek! Halo? Cholera. Mamy jakiś fuck-up w biurze, muszę lecieć. Lator, to by się kompletnie pozacierały granice pomiędzy rzeczywistością a tym waszym przebieraniem się. Ty musisz się leczyć. Ty jesteś chory, Lator. Idę do kolegów. Mamy deadline. Lator, ty nigdzie nie idziesz, ty zostajesz w domu! Postawus Vortex! Tak, no ja przesadzałem z tym przebieraniem się za ludzi. Straciłem nad tym kontrolę, no i stało się jak się stało. No, już myślę, że jestem zdrowy. Teraz odpoczywam i wracam powoli do magii, do łuku i przede wszystkim do mojej kochanej Mitriel. Trrr, trrr,
Słyszycie to? Słyszycie? Dobry. Proszę. Proszę, proszę, ja słucham. Wie pan, taka przykra sprawa. Brałem prysznic. No bo byłem z dziewczyną na randkę umówiony. Normalna sprawa, tak? Na randkę z dziewczyną. No i wychodzę, żeby się wytrzeć. I miałem nogi mokre. I tak ślisko było, że tak się posiznąłem, że tak wyleciałem, że aż wyleciałem z tej łazienki. No bo ja sam mieszkam, no to się nie zamykam. W przedpokoju też mam kafelki, bo to zawsze łatwiej wytrzeć. I z tego rozpędu tak mnie dalej jakoś zabrało. Widocznie drzwi z mieszkania miałem uchylone czy otwarte. U mnie drzwi akurat się na zewnątrz otwierają. No, na szczęście ja na pierwszym piętrze mieszkam, to tam tylko dwa zakręty na schodach są. I akurat sąsiadka wracała z psem. Fajna ta sąsiadka, no. Powiem panu, że jakby się mówi z łóżka, bym nie wygonił. I ten pies się wystraszył. A miał w zębach taką zabawkę dla psa. Taką, wie pan, co jak się tak nagryzie, jak pies nagryzie, to ona tak dźwięki wydaje. No i jemu ta zabawka z tego przestrachu wypadła. I ja tak niefortunnie siedzeniem, wie pan, mnie tak na płasko wróciło, że mówiąc wprost, ona mi po prostu... No wie pan. Przepraszam jeszcze raz, co się stało? Mam piszczałkę w dupie. Piszczałkę w sensie taką fujarkę? Jak górale, instrument muzyczny znaczy? Nie. Nie. Piszczałkę, taką zabawkę. Taką dla psa. Taką świnkę różową. Co jak się naciśnie, no tak piszcz. A taką mniej więcej, no wie pan, taką. Taka ze sklepu zoologicznego. No śmieszna taka. No. Jakiej ona była firmy, żeby panu nie skłamać? Doktoj czy Dokwan? Dokwan. Dokwan. No, właśnie, tak kątem oka mi się wydawało, że zauważyłem. No jak to, świnka i piszczy? No raczej może kwiczy bardziej, nie wiem. No, może pan sam oceni. Mógłby pan jeszcze raz? To rzeczywiście dla mnie bardziej kwiczy. Takie kwiknięcie, piśnięcie bym powiedział. A kiedy to się stało? No to już jakieś 4-5 tygodni temu. Jezus Maria. No to kawał czasu. No wie pan, przez ten czas to ja się zdążyłem nawet czegoś takiego nauczyć. W tej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem bluesły cius i nie mogłem w nocy spać. Proszę pana, klasyka. Słyszę, że ma pan gust. A teraz to już takiej muzyki nie grają. Nie. Teraz wszystko do dupy, wie pan. Dobrze, zapraszam pana za parawan. Dobrze, proszę się rozebrać. Dziękuję.
Rzeczywiście fajna taka świnka piszczałka. Co ja z tym panem Jankiem mam? Pogodzimy po wodzie, tak mi się coś zdaje. To zobaczymy.